Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Pogoni Szczecin z Miedzią Legnica. A zanim dwa słowa o tym meczu, zachęcam wszystkich do przycisku subskrybuj. Także jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to gorąco do tego zachęcam. Tak samo przypominam o możliwości łapek w górze pod filmem i kliknięcia w dzwoneczek. No cóż, jesteśmy po bardzo emocjonującym meczu i z całą pewnością to spotkanie może pretendować do miana meczu kolejki. Obok tego meczu Widzew Górnik, bo 5 trafień, dwa nieuznane bramki, niewykorzystane rzut karny, naprawdę historii w tym spotkaniu było mnóstwo. Natomiast gdzieś tam przed meczem, podejrzewam, że tak jak i wy, ja sobie myślałem, że będzie to łatwe spotkanie dla Pogoni, która przecież walczy o trzecie miejsce, bo cały czas czuje oddech Lecha Poznań i gdzieś tam ten podium jest na horyzoncie, kontra drużyna, która już nic nie musi, bo przecież zdegradowana Miedź Legnica. Jest właściwie pewne, że za rok Miedź będzie mierzyła się w Fortuna pierwszej lidze, więc no praktycznie już tylko dograć ten sezon i go ładnie skończyć. Tym samym mamy bardzo ciekawą grę gości, bo właściwie Miedź po pierwsze otworzyła wynik, a po drugie gra bardzo wysoko. Zaimponowała tym samym i mam wrażenie, że Pogoń nie do końca spodziewała się tak otwartej gry Beniaminka. Dostała bramkę, autor gola na 0-1 to jest Czuka. Wcześniej mamy rzut karny, właściwie tę sytuację dzieliła właściwie minuta, bo najpierw były piłkarz Pogoni nie wykorzystuje jedenastki. W wywiadzie dla kanału Plus Drygas mówił, że najpewniej Dante Stipica wie, gdzie będzie trafiał, ale później popisuje się takim fantastycznym dograniem. W Nowomowie nazywa się to asysta drugiego stopnia, natomiast piękne, bezpośrednie i takie prostopadłe właśnie podanie, dogranie Kobackiego, no i Czuka wpisał się na listę strzelców. Potem mamy wyrównanie, jeszcze przed przerwą huknięcie atomowe autorstwa Damiana Dąbrowskiego, równie piękne trafienie jak cała ta akcja bramkowa Miedzi. No i zaczęła nam się gra, no bo w pierwszej połowie emocji nie brakowało, natomiast w drugiej to był absolutnie koncert. Przede wszystkim bardzo odważna gra Pogoni, taka otwarta gra i łatwość w kreowaniu sobie sytuacji. No widać było jak na dłoni, że Pogoń ma wiele piłkarzy, którzy potrafią odnaleźć się w gąszczu, gdzie potrafią stworzyć sobie właściwie w miejscu świetną sytuację, bo mowa tu o technicznych Kamilu Grosickim, Sebastianie Kowalczyku, Luce Zachowiczu, czy innych piłkarzach zbiegających te wolne strefy, no zwłaszcza Kutris, autor jednej z bramek. No i też była trochę, powiedziałbym, taka ekspozycja niedoskonałości Miedzi w obronie, czyli coś, co szwankuje właściwie cały sezon, czyli te dziury, te luki, ten brak do skoku, no i to skutkowało trafieniami. Z drugiej jednak strony mam wrażenie, że Miedź mogła się podobać z przodu, bo to też była taka bezkompromisowość i pójście w ogień. Doliczony czas gry to jest ta sytuacja Miedzi Legnica, no i mamy bramkę Miuskowicza, ale no kilka sekund później okazuje się, że był to spalony. Podejrzewam, że potężne huknięcie to był właśnie ten spadający kamień z serca kibiców Portowców, którzy wydawałoby się, że mają wszystko pod kontrolą, chociaż ten mecz to naprawdę była przejażdżka kolejką górską, ale ostatecznie udaje się wygrać, no i gdzieś tam cały czas jest ta walka o trzecie miejsce. Jestem ciekaw, jak odpowie Lech Poznań, no bo przecież Lech mierzy się z Rakowem i też będzie chciał wygrać i przede wszystkim powalczyć o to trzecie miejsce, no bo mimo tego, że właściwie wszystko już jest pewne, znamy mistrza, znamy najpewniej wicemistrza, dwie drużyny z trzech już znamy, które Ekstraklasę opuszczą, no tak cały czas toczy się walka o brązowy medal. No i właśnie w tej walce bierze udział Pogoń Szczecin i Lech Poznań. Dzięki, to było moje spojrzenie na wydarzenia ze Szczecina. Zachęcam serdecznie do przycisku subskrybuj. Nie zapomnijcie także o kciuku w górze pod filmem. Do zobaczenia i pozdrawiam.